Może i nie jestem największym LEGO-tuberem na tym naszym YouTubie, ale bądźmy szczerzy, ilu znacie LEGO-tuberów, którzy zasłużyli i mają swój własny park? Cześć, witam was moje fany w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak jak wspomniałem we wstępie, może i największym LEGO-tuberem nie jestem, PS, i raczej nigdy nie będę. Oczywiście nie zmienia to faktu, że możecie mi w tym pomóc i zbliżamy się do 10 tysięcy subskrypcji, więc jeżeli tego jeszcze nie robicie, to wiedzcie, że to dla mnie ważne i kliknijcie mi tą subskrypcję, żeby było mi przyjemniej. Natomiast moi drodzy, jest pewien temat, który już widzicie z opisu i no tak jest jak w opisie, jest park imienia Klockozaura w Olkuszu. No właśnie, wielu z was może być w szoku, przyznam się wam szczerze, sam srogo byłem. Żeby nie było, ja temat odkryłem już w marcu. Jednakże myśląc, że to wiecie, jakiś trolling, jakiś hacking i tak dalej, postanowiłem jakby tymi informacjami się tutaj nie ujawniać. Oczywiście wszystko na telefonie komórkowym zostało przeze mnie znalezione. No i tak mówię, minął maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, a park Klockozaura, jak jest październik, nadal istnieje. I dzisiaj chciałem was zabrać na tour po tym parku. Zobaczymy, co tam w tym parku. Słuchajcie, ja go doskonale znam, więc bardziej wam zaprezentuję ten park. No bo tak jak mówię, bądźmy szczerzy, ilu LEGO-tuberów, czy w ogóle YouTuberów zasłużyło na to, by park w ich mieście nosił ich imię? Raczej mało. Udajmy się więc powoli do parku. Oczywiście to jeszcze nie jest park, chociaż no jak to w Polsce, śmietnisko musi być. Ale to jest las, ja jestem na spacerze z psami, ale w drodze powrotnej zahaczymy oczywiście o park. Jeżeli byście pytali, park znajduje się w Olkuszu. Tu wam podaję dokładną lokalizację. Zawsze będąc możecie wpaść. Zapraszam. Ale teraz chodźmy do tego parku może, co? Dalej, dalej, psiaki, prowadźcie do parku. Prowadź, Hani. Ty wiesz, gdzie to jest. Często tam bywacie. Nie, Essie patrzy lepiej. No Essie, to ty Essie prowadź do parku. Prowadź Essie. Nie? Jak nie? Idziemy, nie gadaj. I już zbliżamy się do parku i moi drodzy, i 3, 2, 1, oto i on, oto i park Klockozaura w Olkuszu. Tak jest, to przecież oficjalny, już widzieliście, jak widzicie, mamy tu tablicę ogłoszeń, ale nie ma na niej o moich nowych filmach, ale jest o pieskach. O, jak super! Jak wiecie, ja wspieram pieski, wszelkie bezdomne, moje też są ze schroniska, także widzicie tutaj, że takie plakaty wiszą. Tu ktoś się do ścieżki nie stosuje. Oj, nieładnie, nieładnie. Nieładnie tak chodzić, nieładnie po parku Klockozaura. Tu takie ławeczki są, można usiąść, są liściki, jest taka alejka. No i nawet liście są. I jeszcze gdzieniegdzie zielone, ale już jak widzimy dużo żółtych też się pojawiło. Park całkiem duży. Teraz pozwólcie, że skręcę w lewo. Teraz pozwólcie, że skręcę tu w lewo. No i... A, czekajcie, kamera mnie leci. A tu przecież ładne kadry powinno się kręcić. Jest Sishani. Mnie jeszcze szarpią, dobrze. Oj, dobra, już wam pokazuję. Tutaj jak widzicie mamy większe takie zagajniki, gdzie można nawet trójkami usiąść. Tam daleko mamy altanę, ale w tej altanie to raczej się takie podejrzane, szemrane towarzystwo zbiera, by spożywać procentowe alkoholowe napoje. Także to nie ja. A naprzeciwko bąbelki się bawią na huśtawkach. Chyba taki klasyczny polski park, prawda? Tacy panowie na rzecz bawiący się naprzeciwko placu dla dzieci. A chodzi mi oczywiście nie o żandarmerię, ani no nieważne, tu na rowerki, jeszcze taki krzywy śmietniczek. Oj, to jest, moi drodzy, bardzo zabawne. Nie, to nie jest studzienka kanalizacyjna, to jest fontanna. Serio, serio, poważnie, tam wokół światełka i serio, po prostu z tych dziurek leci woda i Essie, Shani się tego boją, leci woda. I to wygląda trochę jakby szambo wywaliło, albo po prostu rurę wywaliło i serio, to jest nasza olkuska fontanna. Tu kiedyś były worki na kupy piesków, ale jak widać pieski przestały robić kubki, więc nie ma worków. Tu altana jeszcze z drugiej strony. A, no i cóż tu, moi drodzy, się zbliżam, bo tu będą takie pomniki i może na którymś z nich piszę, że to park tego Klockozaura, nie? Nie, tu jest jakiś ofiar. Tak, tu jest pomnik ofiar, dobra, to na pewno nie, tu wojenny zresztą. No mamy jeszcze tu taki drugi, uwaga! Nie, też jakiś gość. Jakiś buch.
Fachowiec. Nie znam Stefana. Przykro mi, nie znam. No nie. No i tak się prezentuje ten park, nie? No to, co tu dużo? No altana, no, zabawny. Jak to park, nie? No ale mojego imienia. No i to tyle. I tak jak was zastanawia zapewne jedna rzecz, mianowicie czoło mam taką dżunglę w kuchni, ale to historia moja remontowa, tak mnie zastanawia inna rzecz. Czemu u licha nikt mnie nie zaprosił na oficjalne otwarcie tego parku? Nie ogarniam. A tak serio, kto to zrobił? Kto to zrobił i jak to zrobił? Napiszcie mi koniecznie. Ej, bo naprawdę, ja przez chwilę myślałem, że wiecie, tu ktoś jakoś, nie wiem, to zhakował, coś ty zrobił, ale no wiecie, minęło 7 miesięcy. No tak, 7 miesięcy minęło, odkąd jest to wprowadzone i nikt tego nie zmienił, więc co jest grane? Napiszcie mi, kto to zrobił i jak, bo niewiarygodne, moi drodzy. Niemniej pierwszy oficjalny park Klockozaura można odwiedzać, nim go zlikwidują. A nim polikwiduję inne kanały, bo mi się tak będzie widziało, to pamiętajcie, by je zasubskrybować. I mówię to o moim kanale WTF, na którym właśnie zajmuję się podróbkami, jak i moim kanale gamingowym, który raz już usunąłem, więc warto tam wpaść, zobaczyć i zasubskrybować, bym nie musiał go anulować drugi raz. No i na kanale, na którym się już tu znajdujemy, ale o tym mówiłem od początku, a i tak pewnie mało was tu dotarło. Dzięki, że byliście na kolejnym filmie ze mną. Do zobaczenia wkrótce. Bye!